Żużlowcy Tarnowskiej Unii zakończyli sezon przegrywając 59-31 na wyjeździe z ekipą Falubazu Zielona Góra. W tarnowskiej drużynie najlepiej spisał się Janusz Kołodziej, zdobywca 10 punktów. Do ścigania na żużlowych torach powrócił Jarosław Hampel, który w tym meczu zanotował 9 punktów plus 2 bonusy. Najlepszym w zielonogórskiej ekipie był Patryk Dudek, który zdobył 14 punktów. Dla Falubazu oznacza to drugie miejsce po rundzie zasadniczej, a dla Tarnowian koniec sezonu i pożegnanie się z ekstraligowymi torami.